Cześć. Akademia Polihistora, sobota, jesteśmy z Polim na spacerze, a skoro pogoda sprzyja, to przy okazji można nagrać nowy materiał. Za każdym razem, jak nagrywam kolejny materiał, jak tak się wsłuchuję w siebie, za każdym razem są jakieś inne emocje, inne myśli. Wszystko jest tak bardzo dynamiczne. Czasami trudno dociec, dlaczego to się wszystko tak dzieje i kręci. Może dlatego, że fale radiowe wstrzymują na mózg, co? Ostatnio były rozmowy na temat technologii 5G, internetu rzeczy, tego, że szukuje na się Orwell 2 albo 3 nawet. Technologia się nie wpływa w nasze życie. Z jednej strony to dobrze, z drugiej źle, bo kto z nas chciałby chodzić z kamerą w tyłku? Tak, jesteśmy naszpikowani taką ilością już czynników, urządzeń, kto wie, kiedy na przykład gadam do kamery albo robię jakiegoś tam live'a, kto mnie ogląda, jacy ludzie, czy mnie przypadkiem nie obserwują i co z tym dalej później się dzieje, albo na jakich serwerach są przechowywane nasze informacje i dane. Internet rzeczy, 5G, idziemy w kierunku tego, że prawie wszystkie nasze urządzenia elektroniczne teraz będą się internetowały i komunikowały z serwerami, ze sklepami. Za chwilę jeszcze nie będziesz wiedział, że się skończą ci się produkty w lodówce, za chwilę będzie stał kurier z paczką, za którą będziesz musiał zapłacić. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Ostatnio byłem na wyjeździe studyjnym z lokalną grupą działania za piecek. Poli, musimy jakoś się na słońce nastawić. A może tak, wróciłem sobie. No i tam jest gość, Wenda. Mizar tatarski, czy inaczej cmentarz tatarski. W studziance dzieje się bardzo dużo, to bliżej Bugu, nie wierzyć z tą studzianką z II wojny światowej. Ale nie tylko o samym cmentarzu i miejscu, ponieważ studzianka zaczyna być znana w Polsce coraz bardziej. Dla mnie tam dzieją się znacznie bardziej istotne rzeczy. Od starach sobie możecie poczytać w internecie. Ale ja oczywiście badam w takich swoich indywidualnych, że tak powiem, interdyscyplinarnych badaniach, bo nie jestem związany z żadną uczelnią, ponieważ taką lubię wolność i swobodę. Słuchajcie, odnajdywanie swojego miejsca w życiu i odnajdywanie tego, czym się człowiek później zajmuje. Większość z nas, albo wielu z nas po prostu błądzi, nie wie, no idzie gdzieś, czymś się zajmuje po prostu. Czasami jest to zupełnie coś przypadkowego. Jak Łukasz opowiadał, kiedyś w dzieciństwie chodził na ten cmentarz tatarski. W tamtym czasie jeszcze nie wiedział, dlaczego tam chodzi, po co, co go tam interesuje, co go tam kręci. Ale jak się okazało i rozmawia się z nim po iluś tam latach, w tej chwili chyba ma 36 czy 37 lat, to się okazało, że po długich wojażach po Polsce się również wrócił do tej malutkiej miejscowości, w której ludzie się po prostu pukają w głowę. Znaczy przypadkiem nie zwariował, bo są to często miejscowości, które liczą po kilkaset woli, chodź tutaj nóżka. Woli mi szaleje. Są to miejscowości po kilkaset mieszkańców. No i jak można było powiedzieć, normalnie zdrowomyślący ludzie, to jak tylko są drogi zrobione, to pakują woliski długa. Tutaj się okazuje, że wykształcony zdolny facet od razu do takiej miejscowości zaczynają rozkręcać, wszyscy się patrzą i mówią, o co to w ogóle, komu chodzi, o co mu chodzi. Może śmiało powiedzieć, że gdzieś w każdym z nas jest takie miejsce, są takie miejsca. I śmiało można powiedzieć, że ta historia zwykle zaczyna się gdzieś w dzieciństwie, tylko nie wiem, większość z nas czasami nie potrafi czytać tych wszystkich znaków, sygnałów, które gdzieś zaczynają się no właśnie w dzieciństwie. U jednych słabiej, u jednych mocniej. Jeden przeczuwa, że interesuje go to, interesuje go tamto. To teoria, ale najbardziej wiarygodne jest to wtedy, kiedy rozmawiamy z żywymi przykładami, z osobami, które
które rzeczywiście tak miały i ich ścieżka życiowa, że tak powiem, po takim kluczu się rozwijała z biegiem czasu. Z biegiem czasu zbierali doświadczenia, uczyli się, studiowali, poznawali ludzi, wyjeżdżali za granicę, gdziekolwiek indziej, może i na Marsa. Jakieś takie słońce lepsze w tą stronę, fajne naświetlenie, o, zdecydowanie lepiej, co nie? Tak. Pomarańczowy kolor polihistora, żeby tam się nie myliło, czy to jakieś, ten, drogowcy. Nie jestem drogowcy. Tak mi się upodobał. O, z tej perspektywy. No i cóż, gdzieś tam od tego dzieciństwa ta ścieżka zaczyna się snuć. No i trochę tak jakby zaczął się przejawiać też geniusz. Moim zdaniem Łukasz jest takim modelowym facetem, gościem, którego ta ścieżka zaczęła się rozwijać w sposób spontaniczny z chwilą, kiedy na nią wkroczył. Oczywiście miał wątpliwości, czy wrócić, czy co robić, ale jak później opowiadał, czy jak z nim rozmawiałem, to te wszystkie klocki i układanki zaczęły się powoli układać, odsłaniać, nabierać mocy i podejrzewam, że za jakiś czas, za kilka lat najprawdopodobniej studzianka stanie się na przykład wioską tematyczną, do której będzie przyjeżdżało mnóstwo ludzi. O, jakiś to fajny widok jest na tym niebatle. Poli, żebyś ty widział klimat, jakby był zupełnie w innym wymiarze. Może ja jestem w innym wymiarze. Tak, no zobaczcie, fajnie się to wszystko tak klei. Może to dla mnie też są jakieś takie ślady, żeby bardziej zwracać na takie uwagi. Na przykład idę sobie z samą drogą, nie? Czasami takie anomalie rzeczywistości się zdarzają. Nagle na polnej drodze przyda się widzę piramidę z ziemi. No masakra jakaś anomalia rzeczywistości. Można śmiało powiedzieć, skąd to się w ogóle takie rzeczy biorą. Jeden by przyszedł, w ogóle nikt nie zwrócił na to uwagi. Albo otwieracie książkę na określonej stronie i tam rzuca wam się w oczy coś, zdanie, fragment. Część z nas już takiego, część z was doświadcza takich rzeczy. Jest to na tyle uderzające, że no nie sposób nie zwrócić na to uwagę. Czasami jest to klucz do kolejnych rzeczy, do kolejnych poli, bo się tu zaplączę w smycz. No muszę sobie czasami z poli porozmawiać, no bo poli to jest klucz od polihistora tak samo, nie? Polihistor! Jak będziesz większy, to będę tak ciebie wołał. Polihistor. Idziemy dalej. Czasami takie zjawiska trudno wyjaśnić, dlaczego to tak się układa. Niektórzy mogli powiedzieć, o, bo to jakieś tam poprzednie wcielenia, że to miejsca nas przywołują. Nieważne, jakby tego nie nazywać, jakby to nie rozkładać tego na czynniki pierwsze, ja czasami wolę nie rozkładać. Bardziej bym wolał skupić się na efektach albo na kolejnych etapach czy krokach. Ja oczywiście też takie miałem rzeczy. W moim życiu się pojawiło mnóstwo takich rzeczy. Ja czasami mam słabsze lub gorsze etapy, jakieś tam słabsze chwile emocjonalnie i psychicznie. Czasami mówię, kurde, no utknąłem w jakimś punkcie w życiu, no i nie wiem, co dalej mam robić. Czasami niezależowo to wszystko wygląda, ale przychodzą takie dni, czy nawet czasami każdego dnia pojawiają się jakieś takie inspiracje, które mi mówią, to tak nie wolno tego tak lekceważyć, bo każdy dzień odsłania małe elementy. No, u takich ludzi możemy zauważyć dość dużą intensywność działania. Można by było śmiało powiedzieć, że mają takie twórcze ADHD. Ciągle coś robią, ciągle coś tworzą, nie wiem, piszą, malują, grają, komponują, programują, budują, skaczą, biegają. No jest to jakiś taki temat życiowy w życiu, który... O proszę, Poli sobie znalazł temat. Już coś znalazł w ziemi. Proszę. Poli! Widzicie, Poli też znalazł sobie temat. Uwielbia kopać. No i jak się już taki temat znajduje, to nie można się później od tego opędzić. Na przykład o miejscowość Hołowno, też już bliżej granicy ze wschodem, Kraina Rumianku. Stowarzyszenie już tam funkcjonuje około 10 lat. Kilka osób już tylko tam działa. Jak to zwykle było w stowarzyszeniach, reszta się nie chce robić.
wyobraźcie sobie, po 10 latach tam w ciągu sezonu przyjeżdża około 10 tysięcy osób. To są miejscowości, które liczą, nie wiem, po 200, 300, 400 osób. Gmina Podedburze, jedna chyba z najmniejszych na Lubelszczyźnie w ogóle. Reszta wyjeżdża. Oczywiście to nie załatwia sprawy, że nie wiem, dla 100 czy 200 osób nagle takie stowarzyszenie organizuje miejsce pracy, że wszyscy mają na przykład zajęcia, ale ileś tam osób, tak zwanych wariatów, pozytywnie zakręconych działa i rozkręca miejscowość. No i tak jak mówię, w tej chwili już się sami finansują i no jak wspominałem, w ciągu sezonu pojawia się tam około 10 tysięcy ludzi. Wszyscy z takich miejscowości robią długą. Ja się wcale nie dziwię, że robią długą, że duże miejscowości i aglomeracje przyciągają, ale najwyraźniej ci ludzie po prostu znajdują swój temat. No jak znajdą ten temat, no to już ten temat ich prowadzi. Miejsce wokół miejsca osnuwa się cała historia, działania. Piękne, nie wiem, jak jest. Można normalnie chmury zobaczyć. Bardzo przyjemna sobota. Jak się boli masz, lubisz sobie połazić, co? Mało coś znalazł. Wielę tą technologię, ponieważ z dowolnego miejsca można nadawać, nagrywać, robić materiały. Szczerze mówiąc, ostatnio myślałem nad kolejnym spotkaniem autorskim. Coś mi się za dużo ostatnio spraw wymyka. Nie klei, nie dopina. Zaczynam się zastanawiać, co się w ogóle dzieje. Czy jakiś jestem osłabiony, czy zmęczenie materiału, wypalenie jakieś. I być może, jak myślałem o kolejnym spotkaniu autorskim w jakimś tam Radzyniu, być może przejdę do przestrzeni internetu, jakieś wirtualne spotkania autorskie zacznę robić. Po prostu nie chce mi się ganiać za tą organizacją i ustalać tych wszystkich terminów, czekać czasami tygodniami na jakieś tam zielone światło. A tak, zawsze się można spotkać, zawsze można coś przeczytać, coś powiedzieć i też mieć kontakt z ludźmi, nie tylko z Polski, ze świata, z zagranicy. Trzymajcie kciuki, słuchajcie, bo to nie jest łatwa, nie jest to łatwa ścieżka i czasami trzeba ludzi wspierać, szczególnie jak wyruszają w takie samotne podróże, gdzie robią coś bardzo oryginalnego, pionierskiego. Ja też stępiłem sobie już tyle zębów i wpływałem po prostu energii w różne działania, czasami po prostu opadają skrzydła, nie? Brakuje po prostu energii. No tak to już jest, czasami w samotną podróż człowiek wyrusza, czasami popełnia dużo błędów, albo po prostu nie daje rady. Ale też mam swoje tematy, które mi nie odpuszczają, czy jest dobrze, czy źle. No niestety budzę się rano i znowu mam je przed oczami. Znowu się trzeba nimi zająć, znowu trzeba pompować. No i tak to już jest. Temat przewodni. Dopiero czasami po wielu latach widzimy, jak to się nam osnuwa. Te efekty czasami przychodzą właśnie po iluś tam latach intensywnego działania, intensywnej pracy. Jak oczywiście nie porzucimy tej ścieżki. A jak ją porzucimy i zapomnimy, no to tak już niestety zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami przypadkowymi. W którymś tam pewnie jestem. Dobra, dziękuję. Na tym zakończymy, żeby mi się poli nie wyrwał, bo poli mi się wyrwał, za nim biegał. Do następnego razu, trzymajcie się, hej.